Yeah, I mean, I still try not to, put pressure on myself before, going there as a defending champion, because I know it's gonna be hard, and I've never been in a situation like that. So, I'm just gonna enjoy being there and feeling the atmosphere and being in Paris, because every year it's like my favorite tournaments. Szczerze mówiąc, dopiero zaczynam myśleć o tym, że kolejnym turniejem będzie French Open. Na pewno nie będzie łatwo. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji, że wracam jako zwyciężczyni z poprzedniego roku. Dlatego po prostu skoncentruję się na pracy i na tym, żeby dzień po dniu właśnie nie dopuszczać do siebie tego wszystkiego, co się dzieje wokół, a skoncentrować się na samej robocie.